Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Ogród Nauk. Co roku w październiku zaczyna bić serce Olsztyna. Tysiące młodych ludzi przyjeżdża tu, by w niezwykłym miejscu, jakim jest Kortowo, spełniać swoje marzenia. Uroki akademickiego kampusu rozsławiły uniwersytet wśród innych uczelni. UWM to uniwersytet, który nieustannie rozwija się i zmienia. Równocześnie z powstaniem nowych obiektów dydaktycznych rozrasta się liczba oferowanych kierunków i specjalności. To uczelnia szerokoprofilowa, o wyjątkowym bogactwie nauk, od humanistyczno-społecznych i sztuk, poprzez ścisłe i techniczne, po nauki o życiu. UWM jest uniwersytetem otwartym o rozległej współpracy międzynarodowej. Dotyczy ona wielu płaszczyzn: wspólnych projektów naukowo-badawczych, wymiany studentów i doktorantów oraz visiting profesorów. Wspaniałe warunki, jakie stworzono tu do studiowania, docenił Parlament Polskich Studentów, dwukrotnie wyróżniając UWM tytułem uczelni przyjaznej studentom. Co roku dyplomy doktorskie odbierają najmłodsi pracownicy naukowi, kontynuatorzy 60-letniej tradycji olsztyńskiego szkolnictwa wyższego. Uniwersytet jest uczelnią autonomiczną, z pełnymi uprawnieniami akademickimi w wielu dziedzinach. Intensywnie rozwija wszystkie obszary nauk. Wydział Humanistyczny prowadzi badania historii Warmii i Mazur. Zajmuje się również slawistyką, anglistyką, germanistyką, a także filozofią. Wydział wyróżnia tytułami doktora honoris causa znane w Europie i poza nią osobistości ze świata nauki, kultury i polityki. Tu działa Centrum Badań Europy Wschodniej, które konsoliduje interdyscyplinarne badania nad przeszłością, wielokulturowością i współczesnymi kierunkami rozwoju tej części Europy. Problemami edukacji, pedagogiki oraz aktywizacji sił społecznych zajmuje się Wydział Nauk Społecznych. Skupia się także nad zagadnieniami międzynarodowymi, np. badaniami bezpieczeństwa i zagrożeń Polski i Europy w kontekście przemian politycznych współczesnego świata. Działalność artystyczną rozwija Wydział Sztuki. Koncerty Instytutu Muzyki skupiają wielu słuchaczy. Artyści plastycy współpracują z włoskimi partnerami. Od lat organizują wspólne plenery, wydawnictwa oraz wystawy z Akademią Plastyczną w Perugii. Z kolei Wydział Prawa i Administracji intensywnie współpracuje z Uniwersytetem w Bari. Uczelnie organizują wspólne konferencje, a włoscy profesorowie mają tu systematyczne wykłady. Na wydziale prowadzone są ekspertyzy kryminalistyczne oraz rozwijane nowoczesne metody badań kryminologicznych. Wydział Teologii zajmuje się badaniami z zakresu etyki chrześcijańskiej i wychowania w rodzinie. Profesorowie tego wydziału zajmują się również kulturą plemion afrykańskich. Swoje wieloletnie doświadczenie misyjne wykorzystują podczas wykładów z antropologii kulturowej. Wiele ciekawych projektów prowadzi Wydział Nauk Ekonomicznych. To tu we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji realizowany jest pionierski projekt badawczy nad Elektroniczną Administracją Publiczną. Ma on pomóc w przyszłości usprawnić biurokratyczne procedury. Bez informatyki i nowoczesnych technologii nie ma dziś postępu w badaniach. Uniwersytet uczestniczy w projekcie Platon, dzięki któremu znalazł się w sieci 22 ośrodków naukowych w Polsce. Informatykę na uniwersytecie rozwija Wydział Matematyki i Informatyki. Zajmuje się także badaniami równań różniczkowych oraz modeli matematycznych. Profesorowie tego wydziału prowadzą również badania kosmologiczne we współpracy z Europejskim Laboratorium CERN. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej prowadzi badania z zakresu wykorzystania globalnych systemów nawigacji satelitarnej. Tu również znajduje się Światowe Centrum Obliczeniowe Jonosfery, które opracowuje dane z ponad 400 punktów pomiarowych z całego świata. Wiele uniwersyteckich projektów ma charakter interdyscyplinarny. Naukowcy Wydziału Nauk Technicznych zajmują się przetworzeniem i zastosowaniem w silnikach spalinowych biopaliw, pozyskanych z wysokowydajnych odmian roślin oleistych. Rośliny te badają uczeni z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Uniwersytet dużą wagę przywiązuje do zastosowania w praktyce swoich wyników badań. Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM realizuje projekty wdrożeniowe dla przedsiębiorstw. Organizuje szkolenia przygotowujące do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Centrum zostało liderem wdrażania regionalnych strategii innowacji. Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa prowadzi jedyne w Polsce badania w pozyskiwaniu biomasy z wodnych roślin energetycznych. Za pomocą tkaniny światłowodowej energia dostarczana jest glonom, które produkują biogaz o wysokiej zawartości metanu i wodoru. Bardzo cenne dla środowiska projekty realizują specjaliści rybactwa śródlądowego. Badają oni materiał zarybieniowy najcenniejszych gatunków ryb hodowlanych i dziko żyjących. Ratują również ginące gatunki. Na Wydziale Biologii powstał zespół laboratoriów diagnostyki molekularnej. Tu prowadzone są skomplikowane badania na poziomie DNA. Wydział prowadzi również wysokospecjalistyczne badania z zakresu biotechnologii. Wspólny projekt realizują Wydziały Bioinżynierii Zwierząt i Nauki o Żywności. W ramach projektu zespoły badawcze zajmują się nie tylko różnymi aspektami hodowli i wydajności produkcji bydła mięsnego, ale również wartościami odżywczymi i smakowymi mięsa wołowego. Wydział Nauki o Żywności prowadzi badania z zakresu mikrobiologii prognostycznej. Koncentruje się na podniesieniu bezpieczeństwa zdrowotnego produktów pochodzenia zwierzęcego. Kontynuuje jednocześnie największe osiągnięcia w dziedzinie mleczarstwa i produkcji serów. Biologicznymi uwarunkowaniami produkcji roślinnej oraz ochroną środowiska i kształtowaniem krajobrazu zajmuje się Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Naukowcy i studenci tego wydziału przygotowują także ciekawe projekty z zakresu architektury krajobrazu. Wydział Medycyny Weterynaryjnej koncentruje się na profilaktyce i leczeniu chorób zakaźnych zwierząt. Profesorowie tego wydziału zajmują się także weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego w aspekcie żywności pochodzenia zwierzęcego. Wydział Nauk Medycznych prowadzi badania nad terapeutyką zastosowania komórek macierzystych w leczeniu oraz nad rozwijaniem technik chirurgii małoinwazyjnej, w tym stereoradiochirurgii. W ciągu minionej dekady Kortowo zmieniło się nie do poznania. Powstały nowe obiekty dydaktyczne i nowoczesna biblioteka. Uczelnia w latach 2009-2012 realizuje kolejne inwestycje za ponad 320 milionów złotych. Rośnie basen uniwersytecki. Liderem na polu informatycznym województwa warmińsko-mazurskiego będzie Regionalne Centrum Informatyczne. Nowoczesne obiekty dydaktyczno-badawcze otrzyma także Wydział Nauk Technicznych. Studenci budownictwa będą się uczyć w nowej siedzibie nawiązującej swą architekturą do Starego Kortowa. Powstaje Centrum Edukacyjno-Badawcze Mleczarstwa. Wydział Bioinżynierii Zwierząt wzbogaci się o 6 nowych obiektów laboratoryjnych. Budowane jest Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej. Wydział Nauk Medycznych zabytkowe obiekty dawnego szpitala wojskowego zamieni na supernowoczesne kliniki. Oprócz realizowanych już inwestycji, uniwersytet opracował kolejne plany budowy nowych obiektów. Nad Jeziorem Kortowskim powstanie także Ogród Botaniczny. Dopełni on Ogród Nauk, który współtworzą na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim bogactwo badań i szeroka oferta kształcenia.